Synu, wstań. Wstań. Tyle zostało do zrobienia. Co się stało? Lautaro uratował mi życie. Co ja zrobiłem? Osłonił mnie własnym ciałem. Występują. Si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada, porque te amo y sé bien que no será en vano, porque te amo, mi vida. Ojciec Coraje, odcinek 172. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos el por qué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, y que nos van a lapidar, y que peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. To niemożliwe. Masz wszelkie tego objawy. Od kiedy jest w ciąży? Trudno powiedzieć. Trzeba przeprowadzić badania. W szpitalu zapanował chaos. Poproś Korachę, żeby pozwolił ci jechać do Pozo de las Almas. Korachę nie może o tym wiedzieć, a tym bardziej brat Pedra. Brat Pedra? Santiago jest w La Cruz? Znasz go? Ostatni raz go widziałem, kiedy był dzieckiem. Obiecaj, że nikomu nie powiesz. Nie wiesz, kto jest ojcem? Dobrze. Obiecuję. Najpierw zrób analizy. Dziś masz odpoczywać. Jak wygląda? Nie wiem, nie patrzę. Tchórzu. Bóg musi mi pomóc. Na pewno mi pomoże. Miałaś rację. Wysłuchał twoich modlitw. O czym ty mówisz? Spójrz na te plamy. Zejdą. Najważniejsze, że nie masz szram. Myślisz, że to cud? Nie wiem. Ale Bóg dał ci kolejną szansę. Dzięki ci, Boże. Co się stało? Co się stało z Lautarem? Gdzie jest mój mąż?
Kto to zrobił? Kto do cholery? Zaraz wstanie. Już jako dziecko lubił udawać zmarłego. Potem wstawał i śmiał się. Ty? Zabij mnie. Proszę, zabij. Zabij. Umiesz czynić cuda. Przywróć mi Lautara. Ruszaj się. Doktorze. Santiago Olmos Rey. Pamięta mnie pan? Owszem. Ale w dzieciństwie nie byłeś tak podobny do brata. Mam z tym same kłopoty. Chciałbym zapytać, jak się czuje Mercedes. Dobrze. Co jej dolega? Nie wiem. Może anemia albo kłopoty z trawieniem. Nic poważnego. Jest pan pewien? Tak. Dlaczego? Źle wyglądała. Martwiłem się. Skąd ta troska? Dopiero się poznaliście. Wiele wycierpiała przez mojego brata. To dobra dziewczyna. Rozumiem pan? Perfectamente. Tak. Do zobaczenia. Será hasta otro momento, doctor. Adiós. Powiedz, że to nie dziecko Koracha. Zrobiłeś to specjalnie. Przysięgam, że nie. Nigdy bym tego nie zrobiła. To był wypadek. Nie chcę, żeby się dowiedział. Wyjadę daleko stąd, uwierz mi. Wiesz, że to niemożliwe. Tak zrobię. Mówię prawdę. Clara, por favor. Darío. Claro. Zdarzyło się nieszczęście. Chodzi o Korachę? Nie. Lautaro nie żyje. Proszę zaczekać. Co się stało? Tete rozsiadło się w salonie i wydaje mi rozkazy. Myśli, że jest panią tego domu. Porozmawiam z nią. Są wieści od ojca? Nie. Od Lautara też nie. Porozmawiam z nią. Musimy pogadać.
Tete, tenemos que hablar. Sí, Horacio, sí. Rozumiem, że gniewasz się na mojego ojca, ale ja nie mam z tym nic wspólnego. Dobrze wiesz, że ta rewolucja to głupi wybryk. To przestał być głupi wybryk. Rozmawiałaś z moim ojcem? To dlaczego jesteś taka smutna? Z powodu Lautara. Co się stało? Doszło do strzelaniny. Do strzelaniny. Co się stało z Lautarem? Mów! Nie żyje. Lautaro nie żyje. Puść mnie. Zamknijcie tego śmiecia. Przy pierwszej próbie ucieczki zabijcie go. To nie będzie konieczne. Co? To nie będzie konieczne. Już jestem martwy. Kto tam? Dario. Nikogo nie chcę widzieć. Zostaw mnie. Marcia powiedziała, że nie masz blizn. Pozwól spojrzeć. Ana, por favor, déjame. Chcę się cieszyć razem z tobą. Ana. Ana, jesteś piękna. To cud. Milagro. Cud. Claro. No tak. Un milagro del padre. Cud ojca Juana. Un milagro de coraje. Cud coraje. No sé. Nie wiem. A lo mejor może Bóg chce mi coś przekazać. A może ty? Co ja? Pocałowałeś mnie. Kochałeś. Zawsze cię kochałem, ale moja miłość nigdy ci nie pomogła. Wybacz. Wybacz, że tak długo cię krzywdziłam. Coraje. Chodź, Lautaro. Idziemy do domu. Wstań. Idziemy. Chodź. Chodź do cholery. Nie żyje.
Zabili cię. To wy go zabiliście. Horacio. Nie, Horacio. To twój ojciec. Twój ojciec strzelił do mnie. Lautaro mnie zasłonił. Uratował mi życie. Pomóż mi. Nie wygrają. Nie pozbędą się mnie. Śmiejcie się. Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze. Musisz być cierpliwa. Uspokój się. Zostaw mnie. Spokojnie. Jeszcze za wcześnie. Rana się nie zagoiła. Nie prosiłam cię o pomoc. Wyjdę. Spokojnie. Sama wyjdę. Wyjdę tymi drzwiami. Wyjdę o własnych siłach. Pójdę do Lautara. Niech zobaczy, że wciąż jestem taka sama. Oczywiście. Ale teraz musisz się położyć. Zostaw mnie. Położę się. Idź już. Gdzie moje ubrania? Oddał za mnie życie. Dlaczego? Bo zaufał tobie. Ty też mnie obwiniasz? Odbiorę. Nie. Nie obwiniam cię, ale zastanawiam się, czy warto aż tak się poświęcać.
Do ciebie. Nie teraz. Teraz. To generał Perón. Porozmawiaj z nim. Generale, co za niespodzianka. Rozumiem pana gniew, ale pan również musi mnie zrozumieć. Nie mogłem panu powiedzieć, że jestem Korache. Nie, generale, nie mogę ustąpić. Nie zmienię postanowienia, bo zawiódłbym tych, którzy mi zaufali. Generale, proszę posłuchać. To lud musi zadecydować o swojej przyszłości. Tak powinno być zawsze. Nie mogę postępować wbrew jego woli. Miłego dnia. Oszalałeś? Nie poprze nas. Co teraz zrobimy? To wszystko było na próżno? Śmierć Lautara nie może iść na marne. Claro, otwórz. Co się stało? Nic. Ktoś dzwonił? Generał Perón. Co powiedział? Że nam nie pomoże. Jesteśmy sami. Nie rozumiem. Według mnie nic nie uzasadnia śmierci człowieka. A ilu jeszcze może zginąć? Co ci jest? Co ci jest? Nic. Co ci jest? Nic. Negocjacje z buntownikami z La Cruz zakończyły się fiaskiem. Prezydent wydał zgodę na stłumienie zamieszek. To szaleństwo. Wszyscy poszaleli. Jak się czuje, Horacio? Bardzo źle. Zdjęto ci bandaże? Boli cię? Chcesz wiedzieć, czy mam bliznę? Nie do wiary. Rzeczywiście. Ano, nie masz żadnych śladów? Co się stało? Nic cię to nie obchodzi. Owszem, obchodzi. Co tak na mnie patrzycie? A jak mamy patrzeć? To nie moja wina. Wytłumacz to Lautarowi. Ja go nie zabiłam. Chciałam pomóc. Mówiłam, że tak będzie. To szaleństwo. Nie przyszedłem się kłócić. Jak się czujesz? Dobrze. To dlaczego jesteś w łóżku? Ponce chce mi zrobić jakieś badania, ale w tym zamieszaniu nie można wysłać próbek do Pozo de las Almas. Myślisz, że wszystko dobrze się skończy? Tak myślisz? Dlaczego zemdlałeś? Nie wiem.
Musi być jakiś powód. Inaczej lekarz nie kazałby ci robić badań. Powiedz, co ci jest, Korache, i ja martwimy się. Nie zawracaj, Korache, głowy głupstwami, proszę cię. Jakimi głupstwami? Co ci jest? Chyba nie jesteś w ciąży. Nie. Kiedy Olmost cię porwał, zrobił ci coś? To z nim jesteś w ciąży. Nie. Jestem w ciąży z Korache. Proszę, nic mu nie mów. Nie chcę, żeby cierpiał. Wyjadę stąd i nigdy więcej mnie nie zobaczy. Ale proszę, nic mu nie mów. Dobrze się czujesz? Jestem tylko zmęczona. Dlaczego płaczesz? Ano, chcę być chwilę sama. Martwisz się o dziecko, prawda? Niepotrzebnie. Nie mogłoby mieć lepszego ojca. Urodził się, by pomagać ludziom. Spójrz, co zrobił dla mnie. Wybacz mi. Wybacz mi wszystko. Już dobrze. Odejdź, bo chcę być sama. Ale nie opuszczaj go. On cię potrzebuje. Pamiętasz, Froilan, kiedy się urodził? Myślałem, że jest taki jak ja. Z czasem... jednak przekonywałem się o tym coraz bardziej. Zawsze osiągał to, co chciał. Byłby wspaniałym starostą. Marzyłem o tym. Co ja zrobiłem? Powiedz, Korache, że mści się bardzo skutecznie. Odebrał mi syna. Tak, jak ja zabrałem mu matkę. Musi jeszcze mnie zabić. Śmierć Lautara musi mieć jakiś sens. Nie pozwól, żeby ginęli niewinni ludzie. Negocjuj z Korache. Nigdy tego nie zrozumiesz. Nie będę niczego negocjował. Są tylko dwie możliwości.
o mueres, o muero. Zginie on albo ja. No puede haber otro final. Nie będzie innego końca. Ktoś umarł? Co się stało? Chcecie się na mnie zemścić? To niemożliwe. To wina tej dziwki. Szukałem powodu, dla którego nie miałbym cię zabić. Teraz wiem, brat oddał życie za ciebie. Nie zawiedź go. Braciszku, oddaj go mamie. Adios, hermano. Żegnaj. Adios. Él hubiera querido que usted lo... Chciałby, żebyś go pożegnał. Lautaro nie zginął za mnie. Nie zginął dla idei. Lautaro oddałby życie za każdego z nas. Kochał życie. Takim był Lautaro Costa. Od nas zależy, czy jego poświęcenie nie pójdzie na marne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, wobec nieprzejednanej postawy buntowników musimy podjąć drastyczne środki. Jutro siły lotnicze zbombardują La Cruz. Ci, którzy nie uczestniczą w buncie, do południa mają opuścić miasto. Musimy się zorganizować. Wykorzystamy podziemia zakonu. Będą naszym schronem i magazynem lekarstw.
¿A dónde vas? Dokąd idziecie? Zbombardują nas, nie słyszałeś? Słyszałem i co z tego? Z Kostą było tak samo. To zawsze my nadstawiamy karku. Jak możecie tak mówić? Właśnie o to im chodzi. Chcą nas podzielić i zasiać panikę. Nie odchodźcie, nie wygramy tej bitwy nie stawiając czoła. Bądźmy solidarni. Jak długo mam stawiać opór? Ilu jeszcze ma zginąć? Nikt nie musi ginąć. Chcą nas tylko nastraszyć. Prezydent nie zgodzi się na ludobójstwo. Ale nie można pokonać ludzi pokroju Kosty, nie stawiając im czoła. Jeśli się poddamy, śmierć Lautara pójdzie na marne. Jego śmierć była niepotrzebna. Nie możemy dać się wytłuc jak muchy. Santo, wiesz, że tak nie jest. Jedyne, co cię obchodzi, to pokonać Kostę. Uważaj, żebyś nie stał się taki jak on. Co tu robisz? Nie wiem. Lautaro. Zrobię to, co powinnam zrobić dawno temu. Gdybyś nie odebrała mi mojego Lautara, nic złego by mu się nie stało. Si vos no me lo hubieras sacado a mi Lautaro. Mi Lautaro. Nic by mu się nie stało. Nie był twój, to nieprawda. To twoja wina. Zabrałaś mi go i zabiłaś. Ty suko. Morderczyni. Już go pochowali. Już. Chciałem iść na pogrzeb, ale nie wiem, czy bym to przeżył. Pero no sé si lo hubiera soportado. Nie sądzę. Ludzie by cię zlinczowali. To, co zrobiłem, jest niewybaczalne. I nie zostanie ci wybaczone. Lautaro będzie cię prześladował do końca życia. Zrób to sam. Myślisz, że dam radę? Tak. Wiesz, co masz robić.
¿Qué pasó? Co się stało? Czy fueron todos? Wszyscy odeszli. No quieren nie chcą walczyć. Nie rozumieją, że to jedyny sposób, żeby uwolnić się spod jarzma Costy. Kto ci powiedział, że tego chcą? Ludzie pragną spokoju. Jeśli narażasz ich na śmierć, nie jesteś lepszy od Costy. To samo powiedział mi Santo. I odszedł. Co zrobisz, Claro? Myślałem, że podzielasz moje zdanie. Tak, ale... Jak długo mam cierpieć przez ciebie? Przysięgam, że robię to dla naszego dziecka. Co robisz? Wszystko. Dasz się dla niego zabić? Zginiesz dla naszego dziecka? I co mu to da? Dlaczego mi to mówisz? Ja? Nie rozumiesz, co mówisz. Ja nigdy nie zrobiłabym ci tego. Co ci zrobiłem? Mecia będzie miała dziecko. Z tobą. Ja też odejdę od ciebie. To już koniec. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompane Warszawa, tekst Daniel Wegner, czytał Zbigniew Moskal.